Gdy przewodnik powiedział, tutaj rośnie Tmesipteris, to od razu widać było, że połowa wycieczki wykazała bardzo niezdrową ekscytację i od razu tam popędziła za przewodnikiem, żeby to zobaczyć, a druga połowa powiedziała, a co to jest Tmesipteris? Oczywiście, że się tego nie spodziewałem. Tutaj może zacytuję mój ulubiony film Monty Pythona, Nobody Expects Spanish Inquisition. To były bardzo, bardzo różne hipotezy, no bo trudno było sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z kilkunastokilogramowym gołębiem. Moje ukochane baldaszkowate także zmieniały się na wyspach. Jednym z ostatnich naszych tematów badań były drzewiaste marchwie z Madery. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w pierwszym filmie z serii Oko w Oko. Zaczniemy od Oko w Oko z władzami wydziału, dlatego jest ze mną dzisiaj profesor doktor habilitowany Krzysztof Spalik, czyli dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie dziekanie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Znajdujemy się dzisiaj w wyjątkowym miejscu, w centrum zarządzania wydziałem, w gabinecie Pana dziekana, zatem może pierwsze pytanie nawiązujące właśnie do bycia dziekanem. Czy pan dziekan spodziewał się, będąc studentem, że zostanie kiedyś dziekanem wydziału? Oczywiście, że się tego nie spodziewałem. Tutaj może zacytuję mój ulubiony film Monty Pythona, Nobody Expects Spanish Inquisition. Jeśli ktoś zostaje badaczem, no to zwykle myśli o tym, żeby rzeczywiście badać, ponieważ no, to jest coś, co my naprawdę lubimy. Badania naukowe to nie jest tylko nasz zawód, to jest nasze życie, to jest nasza pasja. Natomiast dziekanowanie jest bardziej administrowaniem, w związku z tym myślę, że jeśli ktoś zostaje badaczem z perspektywą, że zostaje kiedyś dziekanem, to nie będzie z niego ani dobry dziekan, ani dobry badacz. Dobrze, zatem jeżeli bycie dziekanem nie było planem na życie, to co tym planem na życie było? Czy to od początku miała być biologia, od początku miała być botanika, ewolucja, czy gdzieś pojawiały się może inne pomysły w głowie pana dziekana? Myślę, że od początku to chyba była biologia. Od początku była fascynacja przyrodą, roślinami, zwierzętami, tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Przyrodą, no na samym początku nie tylko biologią, a także przyrodą nieożywioną, minerałami, skałami, ale chyba dosyć szybko to rzeczywiście poszło w kierunku świata ożywionego. Czy botanika, to już nie do końca. To nie do końca tak. Chyba nawet jak zacząłem studia biologiczne, to myślałem, że będę bardziej zoologiem. A myślę, że to jest takie zrozumiałe uczucie, bo wiadomo, na pierwszy rzut oka zwierzęta wydają się ciekawsze od roślin. No przede wszystkim duża część z nich jest miła, puchata. Jak jeszcze mówimy o ssakach, to zwłaszcza młode ssaki mają piękne, duże oczka, prawda? Wszyscy wiemy, lubimy małe kotki, małe pieski. Wszyscy wiedzą, że najwięcej polubień na Facebooku mają zdjęcia kotków. W związku z tym myślę, że to jest bardzo często taka dobra motywacja do zainteresowania się światem przyrody, że coś jest naprawdę piękne. Rośliny też są oczywiście piękne i też są pod tym względem fascynujące. No mają, zwierzęta właśnie mają tę przewagę, że się ruszają, że wykazują jakieś zachowania. Dlatego na początku chyba raczej myślałem, że zostanę zoologiem, ale potem jakoś moja kariera naukowa się potoczyła w inną stronę, także jestem botanikiem. A to co zadecydowało o tym, że jednak to botanika? To bardzo często decyduje przypadek i myślę, że w wypadku dużej części badaczy, jeśli nie wszystkich badaczy, o tym, czym się potem zajmujemy w trakcie naszej kariery naukowej, decyduje absolutnie przypadek. Ludzie, z którymi się spotkaliśmy, wykładowcy, których wykłady nam się spodobały, zajęcia, które nam się spodobały, bo tak naprawdę również w trakcie pracy naukowej, w trakcie również studiów, czasami nie jest tak do końca ważne, nad jakim konkretnie obiektem pracujemy, ale również z kim pracujemy. To jest chyba bardzo, bardzo istotny element na naszej drodze.
I tak naprawdę na początku studiów to nikt nie wie, jak się dalej potoczy jego droga. Osoby, które myślą na początku studiów, że chcą robić tylko i wyłącznie jedną rzecz i na niej się specjalizują, no czasem rzeczywiście w tej dziedzinie coś naprawdę osiągają. Ale lepiej się nie przywiązywać do jednego tematu. Myślę, że taka cecha, jaką jest gotowość zmiany, jest bardzo istotna i bardzo istotna również dla każdego badacza. Ponieważ ja też w trakcie swojej kariery naukowej wiele razy zmieniałem zainteresowania. Tak? Jakich? Do jakich? No, bardzo różnie. No, moja praca magisterska była pracą w zasadzie matematyczną i teoretyczną. Zajmowałem się pewnym aspektem ewolucji strategii reprodukcyjnych roślin. Wtedy zupełnie nie myślałem, że moim następnym krokiem będzie systematyka roślin. No tak, no to tak nie do końca w sumie. No to jest tak, to się właśnie wydaje czymś zupełnie niezwiązanym. Także potem zajmując się systematyką roślin, nie podejrzewałem, że w pewnym momencie będę musiał skręcić w stronę czysto molekularną, ponieważ współczesna systematyka roślin jest już systematyką molekularną. Ja jeszcze zaczynałem jako taki tradycyjny taksonom. Ale tak czy owak, wszystko kręciło się wokół ewolucji. I to jest chyba taka rzecz stała w moich zainteresowaniach, począwszy od dzieciństwa do chwili obecnej. Ewolucja. Bo myślę, że każdy również biolog, jak ten taki moment, w którym się spotkał z teorią ewolucji, z teorią darwinowską, to jest taki pewien moment olśnienia. Taki moment olśnienia, ponieważ nagle okazuje się, że tę całą różnorodność otaczającego nas świata można wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Właśnie za pomocą teorii doboru naturalnego. I to jest fascynujące. Ale pan dziekan zajmuje się ogólnie roślinami badaszkowatymi, prawda? Tak, tak. Zawodowo zajmuje się roślinami badaszkowatymi. No właśnie. I dlaczego akurat te rośliny, jak to się stało, że akurat na nich będzie pan się skupił? No właśnie, tak jak powiedziałem poprzednio, to był absolutnie czysty przypadek. No to widzę, że muszę teraz troszeczkę głębiej wejść w moją drogę zawodową. Jak już właśnie wspominałem, moja praca magisterska dotyczyła modelu matematycznego strategii reprodukcyjnych roślin. Akurat roślin. I interesował mnie taki bardzo ciekawy przypadek, kiedy na jednej roślinie występują kwiaty obopłciowe i męskie. To się nazywa andromonoecja. Skomplikowany termin, ale niestety biologia ma to do siebie, że w takie terminy obfituje. I jak skończyłem tę pracę magisterską i zacząłem moją już pracę badawczą jako młody asystent, bo to jeszcze były czasy, kiedy nie było studiów doktoranckich, a doktorat się robiło na asystenturze, no to chciałem ten temat dalej drążyć, tym razem bardziej od strony praktycznej. Chciałem po prostu sprawdzić, czy to, co mój model opisywał teoretycznie, rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w świecie, w rzeczywistości. W związku z tym szukałem organizmów, w zasadzie roślin, które są andromonoecyjne. No i okazało się, że są to rośliny badaszkowate. I w związku z tym wszedłem w rośliny badaszkowate. Myślałem, że będę właśnie zajmował się ewolucją strategii reprodukcyjnych. No ale niestety wszystkie badania ewolucyjne, takie właśnie porównawcze, wymagają dobrej filogenezy. I niestety okazało się wtedy, że filogeneza roślin, w tym również tych moich roślin badaszkowatych, jest kompletnie niepoznana. A zwłaszcza jest to ciekawe w wypadku badaszkowatych, ponieważ
jak właśnie może powinniśmy przedstawić, co to są te śliny baldaszkowate, bo... Tak, może nie wszyscy wiedzą, tak. Właśnie, bo nie wszyscy wiedzą, a zwykle jest tak, że jak badacz zaczyna mówić o swoim temacie badań, to on tak jest święcie przekonany, że przecież cały świat powinien wiedzieć, co to są w ogóle śliny baldaszkowate. Ale akurat w tym wypadku myślę, że wszyscy przynajmniej parę roślin baldaszkowatych znamy. To jest marchew, pietruszka, seler, koper, może mniej znane fenkuł, kolendra i jeszcze wiele innych. I one właśnie charakteryzują się bardzo takimi widocznymi kwiatostanami, baldachami złożonymi. Każdy może, kto kiedyś kisił ogórki i wciskał te wielkie baldachy kopru do słoików, no to ma wyobrażenie, jak to wygląda. I rzeczywiście one z uwagi na te kwiatostany są bardzo podobne do siebie, czyli dosyć wcześnie zauważono, że istnieje grupa roślin do siebie bardzo podobnych. Baldaszkowate były pierwszą grupą roślin wyróżnioną jako taka naturalna rodzina. To taki angielski badacz Morrison już parę wieków temu napisał pierwszą monografię. To była w ogóle pierwsza w historii monografia o jakiejkolwiek grupie roślin. I wydawałoby się, że przy tak długiej historii poznawania baldaszkowatych, przy ich dużym znaczeniu ekonomicznym, no właśnie marchew, pietruszka, seler, to, że ich systematyka jest już świetnie poznana, że ich filogeneza jest świetnie poznana i wystarczy wziąć sobie tę filogenezę i na niej analizować ewolucję określonych cech, w tym wypadku tych moich ulubionych systemów reprodukcyjnych. Niestety okazało się, że kompletnie nic o tym nie wiemy i w związku z tym na dobre 30 lat utknąłem w systematyce i filogenezie roślin baldaszkowatych. Zaczynając najpierw jako taki tradycyjny taksonom, czyli zajmując się różnorodnością morfologiczną, anatomiczną roślin na podstawie okazów zielnikowych czy okazów zbieranych z natury. Potem badając sekwencje nukleotydów, bo okazało się, że to jest znacznie lepszy sposób na szacowanie filogenezy. I tak naprawdę teraz dopiero moi uczniowie, moi doktoranci mogą robić to, co ja chciałem robić te 30 lat temu, czyli zajmować się ewolucją. Trzeba było przygotować ewolucją baldaszkowatych. Tak, także w taki sposób zacząłem zajmować się baldaszkowatymi i w zasadzie to jest tak, że każdy obiekt, którym się zajmujemy, po jakimś czasie jest fascynujący. My się do niego przywiązujemy, uważamy, że jest fantastyczny i to można poznać. Botanika, w ogóle biologia, jak już wspominałem, to nie jest tylko zawód, to jest pasja. I każdego botanika czy zoologa można rozpoznać w terenie, jak nawet w czasie wolnym, jak zauważy obiekt swoich badań albo inny ciekawy obiekt przyrodniczy, wykazuje niezdrowe podniecenie, ciekawość i wykonuje jakieś takie nerwowe, radosne ruchy, że znalazł coś ciekawego. To tacy jesteśmy. Czyli trochę w nas jest z takiego obrazu szalonego naukowca, jaki był dawniej w niektórych filmach. Są jeszcze tacy, którzy chyba biegają z siatkami na motyle, tak? albo ogólnie na owady. Botanicy może zachowują się w sposób bardziej dystyngowany, ponieważ rośliny nie uciekają i to w tym wypadku jest ich duża zaleta. To prawda, tak, przynajmniej nie trzeba ganiać, chyba że na przykład są wyjazdy terenowe, takie jak Wydział Biologii organizuje, to tam faktycznie dużo się dzieje na tych wyjazdach terenowych, na stacjach terenowych, bo warto jeszcze podkreślić, że Wydział Biologii ma stacje terenowe i tam też się zajęcia odbywają. No dobrze, ale panie dziekanie, w jaki sposób bada się takie rośliny baldaszkowate? Tutaj już padło określenie sekwencjonowanie. Co to jest i jak jeszcze bada się takie rośliny? W zasadzie rośliny badamy wszechstronnie i to nawet w systematyce, którą się zajmuje, używa się bardzo różnorodnych danych. W tej chwili wiemy, że
najłatwiej zrekonstruować filogenezę organizmów na podstawie sekwencji DNA. Czyli po prostu z próbek, i to niekoniecznie muszą być próbki ze świeżo zebranych organizmów. My na przykład w naszej pracy powszechnie wykorzystujemy próbki zielnikowe. A zasoby zielników są bardzo bogate. Na przykład na naszym wydziale mamy także zielnik Wydziału Biologii, który zawiera, myślę, że już około pół miliona okazów, może troszkę mniej. Pół miliona okazów zebranych w XIX i XX wieku, trochę już również w XXI. Najstarszy zielnik, jaki mamy, to jest z przełomu XVIII i XIX wieku. To są wszystko dosyć stare okazy. I z nich właśnie, z niewielkich próbek, można izolować DNA i sekwencjonować. Ale jak je sekwencjonujemy, to owszem, uzyskamy filogenezę, drzewo filogenetyczne roślin, ale oprócz tego powinniśmy je lepiej poznać, na przykład poznać ich skład chemiczny. Badaczkowate charakteryzują się chociażby dużą zawartością substancji lotnych, olejków eterycznych. Zresztą myślę, że zna to praktycznie chyba każdy z nas, ponieważ badaczkowate zawierają również dwie rośliny, które mają albo swoich gorących zwolenników, albo zdecydowanych przeciwników. Chodzi mi o kminek i o anysz. Prawda? Tak, znam. Ja to również znam. Jako dziecko nie znosiłem chleba w kminku, a wtedy dosyć często pojawiał się właśnie chleb kminkowy. Teraz uważam, że jest to fantastyczna potrawa. Mnie także jako dziecku anysz kojarzył się z zapachem olejku anyszkowego, który był takim typowym zapachem gabinetu dentystycznego. W związku z tym też nie było to przyjemne skojarzenie. Ale znowu z drugiej strony wiemy, że jest bardzo wielu zwolenników zapachu anyżu, anyżówki, uzo, czy po prostu nawet cukierków anyżowych. Czyli także te badaczkowate można badać pod kątem fitochemicznym, czyli ich składu chemicznego, zawartości olejków eterycznych. I zresztą te olejki eteryczne są także wykorzystywane w przemyśle, a także w perfumerii. No, nie tylko olejek anyszkowy, a na przykład jednym z najcenniejszych olejków roślinnych używanych w perfumerii jest olejek galbanum, pochodzący z takiego gatunku rośliny badaszkowatej z Iranu. O proszę. To myślę, że to jest mało znane zastosowanie, bo ja na przykład nie słyszałam o tym, żeby właśnie z roślinami badaszkowatymi produkować perfumy. No tak, niektóre nuty, na przykład z kminu rzymskiego, olejek kminowy, też się czasami do niektórych perfum o takich bardziej zapachach orientalnych dodaje. Dobrze, a Pani Dziekanie, chciałam zapytać o kwestie dydaktyczne. Tak nawiązując teraz już, może odchodząc co nieco od badań naukowych, bo tu widzę pasję ogromną do tematyki, ale wiem, że Pan Dziekan prowadzi też bardzo wiele zajęć, między innymi właśnie tą botanikę. No właśnie. I udało mi się dowiedzieć, że uzyskał Pan kiedyś tytuł nauczyciela akademickiego roku 2013. Czy to prawda? Tak, oczywiście. I chciałam zapytać, w jaki sposób Pan traktuje uczenie, traktuje te kwestie dydaktyczne? Czy to też jest z pasji? Czy tutaj ta pasja jest mniejsza i jednak ta pasja przeważa w stronę badań naukowych? Wie Pani, to trudno powiedzieć. Znaczy, myślę, że każdy z nas, dydaktyków, przynajmniej pracujących na uczelni, lubi uczyć. To znaczy, mamy w sobie trochę takiej duszy typowego belfra. Prawda? I to każdy... To jest tak, że jak mamy za dużo dydaktyki, to narzekamy, że ta dydaktyka jest strasznie obciążająca i chcielibyśmy trochę więcej czasu na pracę naukową. Ale jak nie mamy tej dydaktyki, to nam jej jest jednak bardzo brak.
brak jest kontaktu ze studentami, bo tak naprawdę jest to również bardzo wzbogacające. Wzbogacające, ponieważ jak uczymy czegokolwiek, botaniki, zoologii, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, to musimy również dobrze przemyśleć to, co wiemy. A jak tego nie przemyślimy, to nie jesteśmy dobrymi nauczycielami. Dydaktyka nas wzbogaca. No a poza tym, no jednak kontakt z ludźmi, rozmawianie o tym, co lubimy, o naszych pasjach, jest też czymś absolutnie fantastycznym. I też może też taką, pamiętam takie ciekawe zdarzenie z pewnej konferencji, właśnie poświęconej moim ulubionym roślinom baldaszkowatym. Była zresztą w pięknym miejscu w Australii, w Sydney. Mieliśmy dwudniową wycieczkę w Góry Błękitne. Przepiękne góry. Australia oczywiście dla botanika jest też absolutnie fascynująca. I właśnie pamiętam, jak nasi przewodnicy pokazywali nam różne rośliny i wtedy od razu można było zauważyć, kto jest takim czystym naukowcem bez dydaktyki, a kto wykłada na uczelni. Ponieważ jak padały takie nazwy jak właśnie jak paprocie drzewiaste, albo tmezipteris, to był właśnie bardzo, bardzo dobry test, prawda? Ponieważ gdy przewodnik powiedział, tutaj rośnie tmezipteris, to od razu widać było, że połowa wycieczki wykazała bardzo niezdrową ekscytację i od razu tam popędziła za przewodnikiem, żeby to zobaczyć, a druga połowa powiedziała, a co to jest tmezipteris? No to chyba teraz muszę powiedzieć, co to jest po prostu tmezipteris, tak? Otóż tmezipteris jest to taki rodzaj paprotnika z takiej dosyć niewielkiej grupy postów psylotowych. Bardzo ciekawy, jeśli chodzi o jego pozycję ewolucyjną wśród w ogóle paprotników, ale ciekawy pod kątem jej biologii, morfologii, anatomii, pewnie takich właśnie osobliwości, o których jest to grupa, o której się mówi na wykładach z botaniki. Bo ona jest właśnie istotna, żeby właśnie pokazać pewne po prostu zmiany ewolucyjne. W związku z tym te osoby, które wykładały botanikę, to absolutnie chciały zobaczyć tmezipteris, nawet zrobić zdjęcie, żeby móc potem pokazać na wykładzie, że proszę Państwa, ja widziałem tmezipteris. Bo to jest też właśnie istotne. Oczywiście ja mogę prowadzić moje wykłady tylko i wyłącznie na podstawie podręcznika, mówić o tym, co gdzieś wyczytałem, ale jak mówię o tym, co sam zobaczyłem, jak pokazuję zdjęcia, które sam zrobiłem, to jest to coś zupełnie innego, bo ja przekazuję również to z pewnymi emocjami. A jeśli ja o tym mówię z pewnymi emocjami, potrafię przekazać moje emocje zachwytu, jak zobaczyłem tmezipteris dodatkowo jeszcze na pniu paproci drzewiastej, żeby było ciekawie, to może moi studenci również to lepiej zapamiętają. Udzieli się. To się po prostu udzieli. My przekazujemy nie tylko wiedzę, my chcemy przekazać fascynację tym, co robimy. Myślę, że to jest istotą dobrego wykładu akademickiego. No też tak jak pan dziekan wspomniał, że często wykładowcy, których spotykamy na swojej drodze, mogą wręcz zaważyć o naszym przyszłym życiu i o tym, co będziemy robić. Tak. Zdecydowanie. Ale w internecie dalej można znaleźć wykład związany właśnie z tą nagrodą za bycie najlepszym nauczycielem akademickim w 2013 roku. I ten wykład jednak jest bardziej zoologiczny niż botaniczny. Tak, to prawda. Jest bardziej zoologiczny, ponieważ jest poświęcony ptakowi Dodo. Mhm. No właśnie, co to jest Dodo i czemu Dodo jest celebrytą, jak to zostało określone w wykładzie? Rzeczywiście był temat mojego wykładu. Dodo może był celebrytą, jest takim celebrytą, którego już w zasadzie nie ma, prawda, ponieważ wymarł parę wieków temu. Dodo był gatunkiem nielotnego gołębia i to właśnie już wiemy między innymi właśnie na podstawie badań molekularnych i to bardzo dużego gołębia.
prawda, który żył tylko i wyłącznie na wyspie Mauritius. Został niestety bardzo szybko wytępiony. Najprawdopodobniej przyczyną jego wyginięcia były zawleczone świnie i inne ssaki, które na przykład niszczyły jego gniazda. Natomiast Dodo stał się celebrytą oczywiście dzięki Louisowi Carrollowi, jego Alicji w Krainie Czarów, ponieważ jest jedną z postaci tam występującej. A dlaczego akurat również Dodo stał się takim celebrytą? Lewis Carroll był wykładowcą w Oxfordzie, a w muzeum w Oxfordzie znajdują się jedyne zachowane szczątki tkanek miękkich Dodo. Muzeum posiadało kiedyś cały okaz, chyba w pewnym momencie zjadły go jakieś mole albo jakieś inne szkodniki. Do czasów współczesnych zachowała się głowa i łapa. Ale oprócz tego, tam oczywiście można zobaczyć rekonstrukcję Dodo, a także obraz Dodo namalowany przez Rolanda Savaria. I tak naprawdę właśnie większość współczesnych wizerunków Dodo w jakimś stopniu odnosi się do przedstawień Dodo namalowanych właśnie przez tego malarza. Bardzo możliwe, że on miał żywe okazy Dodo, ponieważ to jeszcze było w czasach, kiedy Dodo jeszcze nie wymarł i najprawdopodobniej do Holandii właśnie takie żywe okazy były przewożone. I tak sobie właśnie pomyślałem, że temat Dodo łączy w sobie bardzo wiele tematów, które mogą być ciekawe dla różnych słuchaczy. Z jednej strony na przykład dla osób interesujących się sztuką, bo tutaj nam wchodzi na scenę Roland Savary. Jeśli by zresztą Państwo chcieli zobaczyć jakiś obraz Rolanda Savaria z Dodo, to nie trzeba daleko jechać, wystarczy pójść do Muzeum Narodowego, ponieważ mamy tam właśnie taki obraz przedstawiający wejście zwierząt do Arki Noego i za jednym krzaczkiem właśnie schował się Dodo. Roland Savary naprawdę na bardzo wielu swoich obrazach, oprócz tych portretów Dodo, ale na wielu innych obrazach także gdzieś tam wcisnął swojego ulubionego ptaka. Czyli z jednej strony sztuka, z drugiej strony historia, bo to się również wiąże z odkryciami geograficznymi, z drogą do Indii. A także, no niestety, bardzo przykry temat, czyli ginięcie gatunków. Ponieważ Dodo jest takim, jak teraz to trochę nieładnie się mówi, ikonicznym przykładem gatunku wymarłego. I to właśnie wymarłego wskutek działalności człowieka, a przy tym fascynującego, ponieważ przez długi czas nie było pewne, do jakiej grupy należy. Tam były bardzo, bardzo różne hipotezy, no bo trudno było sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z kilkunastokilogramowym gołębiem. A tak się okazało. Czyli tutaj również wchodzimy na inny bardzo ciekawy obszar ewolucji organizmów na wyspach, które właśnie specyficzne warunki wysp sprawiają, że organizmy się bardzo zmieniają, albo stają się czasami karłowate, albo stają się olbrzymie, zmieniają swoje formy życiowe. No zresztą moje ukochane bladaszkowate także zmieniały się na wyspach. Jednym z ostatnich naszych tematów badań były drzewiaste marchwie z Madery. Ponieważ na Maderze występują dwa gatunki drzewiastych marchwi. Oczywiście przez wiele lat uważano, że to są zupełnie inne rodzaje, ale nasze badania pokazały, że są to marchwie. My oczywiście podlinkujemy ten wykład w opisie filmu, bo zachęcamy do obejrzenia, bo naprawdę wykład jest fascynujący, więc myślę, że warto go obejrzeć po obejrzeniu naszej rozmowy. Ale panie dziekanie, myślę, że ta nagroda też nie była za ten wykład tak naprawdę, tylko wiązała się z całą karierą dydaktyczną. Czy pan dziekan mógłby nam powiedzieć, jakie przedmioty jeszcze poza botaniką prowadzi? Głównie jest to botanika, są to także przedmioty związane z ewolucjonizmem.
ale także samą dydaktyką, na przykład z metodami dydaktycznymi, chociażby w edukacji ekologicznej. Ale także wspólnie z grupą, no mogę powiedzieć, przyjaciół, wymyśliliśmy kiedyś nasz ulubiony przedmiot, który do tej pory cieszy się powodzeniem wśród studentów, o nazwie botanika praktyczna, gdzie razem ze studentami gotujemy, farbujemy tkaniny, prawda, zbieramy grzyby. Po prostu pokazujemy, że botanika, oprócz tego, że jest niezwykle ciekawa, że jest takim typowym przedmiotem akademickim, także potrafi dawać dużo frajdy. A w takim razie, jeżeli pan dziekan interesuje się tematami edukacyjnymi i dydaktycznymi, to chciałam zapytać, jak z perspektywy pana dziekana zmieniła się edukacja czy dydaktyka przez lata, od na przykład momentu, gdy pan dziekan był studentem, do momentu, gdy teraz pan dziekan jest po tej drugiej stronie barykady i jest wykładowcą, nauczycielem akademickim. Jak to się zmieniło przez ten czas? Zmieniło się rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo dużo. Mam wrażenie, że z jednej strony w tej chwili studia są nieco łatwiejsze, albo nawet, ale stawiają zupełnie inne wymagania. Na moim pierwszym roku miałem 40 godzin zajęć tygodniowo. Praktycznie były to zajęcia od rana do wieczora, ponieważ jeszcze między nimi były okienka. Dodatkowo jeszcze cały wydział był w różnych budynkach, w różnych miejscach Warszawy, czyli były ciągłe przejazdy. Było to rzeczywiście takie było to w dużej mierze uczenie pamięciowe, że rzeczywiście opanowywaliśmy na pamięć niemalże całe podręczniki. Nie muszę powiedzieć, że nie było internetu. Może dla oczywiście współczesnych uczniów to jest coś nie do wyobrażenia, raz przed internetu to takie niemalże średniowiecze. I że rzeczywiście to pamiętam, co było bardzo dużym problemem, to dostęp do materiałów edukacyjnych. Na przykład dostęp do podręczników, już nie mówię tutaj o dostępie do literatury naukowej. On był bardzo, ale to bardzo ograniczony. W tej chwili to się kompletnie zmieniło. To jest zupełnie inny świat. Inna bardzo duża różnica to jest taka, że również dzięki internetowi żyjemy w tej chwili w epoce obrazu. Obraz jest czymś bardzo istotnym w dydaktyce. Pokazujemy fotografie, pokazujemy ilustracje, wręcz po prostu nagminnie. Natomiast wcześniej to było czymś wyjątkowym. To znaczy z rzadka czasami się pokazywało na wykładzie jakiś zestaw slajdów, tak zwanych, które się po prostu wypuszczało na ekran, ale najczęściej był to przekaz słowny. To trzeba było wszystko opisać, to trzeba było opowiedzieć. No, w pewnym momencie, i to już była rewolucja, pojawiły się rzutniki na folię, na takie folie, które się właśnie nakładało. Ale oczywiście to też nie było takie łatwe, ponieważ pisaki oraz same folie, no to trzeba było przywozić z zachodu. I to były zupełnie inne czasy. I myślę, że tak, że wtedy rzeczywiście po tych studiach dysponowaliśmy bardzo dużą wiedzą faktograficzną. Natomiast może mniej się kształtowało takie umiejętności analizy, opisu, pisania własnych tekstów. W tej chwili ten ciężar dydaktyki został może bardziej na kształcenie umiejętności przesunięty. I to jest bardzo dobrze, prawda? Ponieważ z jednej strony no, mamy w tej chwili internet, gdzie możemy znaleźć mnóstwo informacji, ale bardzo istotną umiejętnością jest właśnie selekcja tej informacji, znalezienie się w tym całym chaosie informacyjnym, który nas otacza.
To są zupełnie inne wymagania. Także może taka refleksja w tej chwili właśnie wśród bardzo wielu badaczy, czy właśnie nawet bardzo wielu profesorów może starszej daty, i czasami pojawiają się takie nostalgiczne uczucia tęsknoty za tym dawnym uniwersytetem, za tym dawnym sposobem uczenia. Nie jestem przekonany, żebym chciał do tego wszystkiego wrócić. Idziemy naprzód. No tak, świat się zmienia. Ten świat, w którym jesteśmy, właśnie również łatwej dostępności informacji, mi on bardzo, bardzo odpowiada. Pamiętam, jak właśnie pracowałem nad moim doktoratem z zakresu systematyki roślin, no to rzeczywiście moim wielkim problemem było dotarcie do niektórych starszych materiałów, bo niestety uprawiając systematykę trzeba odnieść się do tego, co było wcześniej, do wcześniejszych opisów, i znalezienie tego to była mordęga. W tej chwili wystarczy wejść w internet i większość tych rzeczy jest. Czyli to się również zmieniło w naszej dydaktyce. Czego żałuję z tej naszej dawnej dydaktyki? Wydaje mi się, że mieliśmy wtedy więcej ćwiczeń praktycznych. I mieliśmy na przykład na biologii środowiskowej więcej wyjazdów terenowych. Niestety takim negatywnym aspektem tych późniejszych zmian, negatywnym dla nas, to jest to, że właśnie były takie naciski, żeby uczyć większą liczbę studentów za te same pieniądze. Czyli niewątpliwie jako pierwsze poszły, niestety zostały odstawione te bardziej kosztowne ćwiczenia, czy bardziej kosztowne wyjazdy terenowe. Jest ich niestety w tej chwili mniej. Tego mi brak, ponieważ uważam, że ten aspekt praktyczny, właśnie wyjazdy terenowe, czy ćwiczenia laboratoryjne są niezwykle istotne. Na Wydziale Biologii staramy się ich utrzymać najwięcej jak możemy. Staramy się, żeby ich było bardzo dużo. Staramy się, żeby studenci pracowali w stosunkowo małych grupach. No i staramy się naprawdę utrzymać te zajęcia terenowe. No właśnie miałam powiedzieć, że u nas zajęcia terenowe odbywają się i wiem, że cieszą się ogromną popularnością zajęcia terenowe w stacjach terenowych Wydziału Biologii. Tak. A mamy ich trzy. Dwie na Mazurach, a jedno Puszczy Białowieskiej, co jest czymś absolutnie wyjątkowym. I co na przykład się robi w stacjach terenowych Wydziału Biologii? Co tam się bada? Może zaczniemy od zajęć. Są to na przykład zajęcia z poznawania miejscowej flory i fauny, ale także zajęcia z ekologii, zarówno ekologii roślin, jak i ekologii zwierząt. No a wiemy, że na przykład Puszcza Białowieska jest czymś absolutnie fascynującym i muszę przyznać, że taki rzeczywiście jedno z moich takich najmocniejszych pod względem emocjonalnym przeżyć z zajęć terenowych, to jest tak jak z nieżyjącym już profesorem Falińskim. Byliśmy w Białowieży właśnie w tym Parku Narodowym, w tym samym mateczniku, i do pewnych takich właśnie poletek badawczych szliśmy na przełaj. To rzeczywiście niezapomniane przeżycie, ponieważ dopiero tam widzieliśmy, czym jest naprawdę pierwotny las. Ponieważ jak my patrzymy na nasze lasy, te użytkowane gospodarczo, no to czasami nie rozumiemy tych dawnych opisów, jak się mówi o nieprzebytych puszczach i chniejach, ponieważ nasze lasy gospodarcze, to tam można niemalże jeździć rowerem między tymi drzewami. Wszystko jest równo, jest zawsze dużo przestrzeni. Natomiast istotą lasu naturalnego są zwalone drzewa, są wykroty. I rzeczywiście czasem tam kilometr można pokonywać przez godzinę.
ponieważ przez cały czas trzeba przechodzić pod tymi zwalonymi drzewami, a jak są to zwalone świerki, to jeszcze mają powbijane gałęzie, że tylko po prostu się nie da sfosować, to trzeba często obchodzić naokoło. Jest to absolutnie fascynujące i takie fantastyczne przeżycie. A czy teraz, będąc dziekanem, myśli pan dziekan, że uda się jeździć na takie wyjazdy terenowe z studentami jeszcze? Czy już raczej nie będzie na to czasu? Ja na wyjazdy terenowe ze studentami już do Puszczy Białowieskiej nie jeździłem, prawda? Tam już w Puszczy Białowieskiej mamy stację terenową i tam właśnie pracownicy stacji prowadzą swoje zajęcia. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na takie zajęcia pojadę, chociaż oczywiście jako dziekan mam już teraz nieco inne obowiązki. Ale jeszcze wracając do tych kwestii edukacyjnych na sekundkę. Pani dziekan zajmuje się nie tylko studentami, czy też zajmował się nie tylko studentami, ale też uczniami. Ponieważ współtworzył pan podręczniki do biologii, prawda? Tak. Byłem współautorem podręcznika gimnazjalnego. No, wiadomo, że gimnazjów już niestety nie ma. Ale także podręczników licealnych. Też jeszcze do tego starego systemu edukacyjnego, który już odszedł w przeszłość. I czym różni się mówienie o biologii do studentów, a do licealistów, czy do gimnazjalistów, czyli do osób jednak sporo młodszych? Tak. No, ja nie byłem nauczycielem ani w gimnazjum, ani w liceum, w związku z tym może trudno mi powiedzieć o mówieniu. Może o prowadzeniu lekcji. Mhm. Nie wiem, czy bym potrafił prowadzić lekcje w szkole, bo tutaj jeszcze pewne umiejętności dydaktyczne, jak rozmawiać z kilkunastolatkiem albo kilkulatkiem, są niezwykle istotne. Ale no, oczywiście musiałem napisać podręcznik i muszę przyznać, że dla mnie to było duże wyzwanie, ale także bardzo duża satysfakcja. Bardzo duża satysfakcja, bo jak już wspominałem, istotą dobrego wykładu jest przemyślenie, jakby stworzenie hierarchii ważności wiedzy. To, co jest naprawdę istotne, to, co jest konieczne do zapamiętania, to, co jest tylko pewnym uzupełnieniem. I na poziomie szkolnym to jest jeszcze ważniejsze, ponieważ no, musimy zedukować ten zakres wiedzy, a jednocześnie podać go w sposób jak najłatwiejszy, możliwy do przyswojenia dla ucznia na jego poziomie rozwoju, ale nie tylko tutaj chodzi o jego poziom wiedzy, ale jego rozwój psychointelektualny. Prawda? Inaczej się mówi do kilkulatka, inaczej się mówi do kilkunastolatka i tych języków tej komunikacji nie można pomylić. Czyli rzeczywiście wymagało to ode mnie bardzo dobrego przemyślenia, co ja bym chciał tym uczniom przekazać, to co jest najważniejsze. Następnie podania tego jak najprostszym językiem, jak najbardziej zrozumiałym. Nie wiem i trudno mi powiedzieć, czy zawsze mi się to udało. Ale myślę, że powinniśmy zawsze jednak sądzić, że każdy, a może prawie każdy temat da się sprowadzić do jego istoty. Także można go nawet wytłumaczyć nawet małym dzieciom. Ja zawsze podaję taki bardzo dobry przykład. Nie wiem, czy pani oglądała pierwszy film z serii Park Jurajski Stevena Spielberga. Otóż tam jest taka świetna scena filmu w filmie. Bodajże chyba 3-minutowy taki właśnie film, który pokazuje, jak te dinozaury zostały odtworzone. I w związku z tym w 3-minutowym filmie na poziom dziecka zostały pokazane podstawy inżynierii genetycznej. I da się, prawda? Czyli no, to pokazuje, jeśli da się w 3 minuty wyjaśnić podstawy inżynierii genetycznej w zrozumiały sposób dla każdego, no to znaczy, że wszystko da się w prosty sposób wytłumaczyć, jeśli to sobie odpowiednio przemyślimy. Jeśli pokażemy pewną hierarchię wiedzy, to co jest ważne, a to co jest po prostu mniej ważne. Mm-hmm.
Ale pan dziekan też zajmuje się popularyzacją wiedzy. W sumie to nawiązując właśnie do tych podręczników i do takiego przekazywania wiedzy w sposób jak najbardziej zrozumiały, można znaleźć autorstwa pana dziekana blog Polona. Czy pan dziekan mógłby opowiedzieć co nieco właśnie o tym blogu? To znaczy, blog to nie jest mojego autorstwa, blog Polona jest blogiem Biblioteki Narodowej. Tak, ale artykuły są tak, pana tak, autorstwa. Tak, to tak. Ja na tym blogu napisałem 3 jedynie artykuły, tak. Ale w ogóle do bloga Polona oraz zasobów Polona, czyli zasobów internetowych Biblioteki Narodowej, no to wszystkich Państwa zachęcam, bo tam można znaleźć również fascynujące dzieła botaniczne i zoologiczne, właśnie między innymi starodruki. To też umieścimy link w takim razie w opisie, żeby wszyscy mogli znaleźć. Tak, tak, tak. Czyli do korzystania z Polony państwa zachęcam. A dlaczego moje artykuły znalazły się na blogu Biblioteki Narodowej? Otóż w zbiorach Biblioteki Narodowej oprócz książek znajduje się także fascynujący zielnik. Zielnik, czyli zbiór zasuszonych roślin, ponieważ on miał formę książkową, dlatego trafił do Biblioteki Narodowej. Pochodzi on z Królewca, a jego autorem był pastor Helbing, właśnie miejscowy badacz. I tak się akurat składa, że inny zielnik, również związany z osobą Helbinga, a także jego zięcia Boretiusa, zwanego też czasem w wersji spolszczonej Boreckim, chociaż nie wiem, czy Boretius by się jakby pod tym podpisał, znajduje się w naszym zielniku. Oba pochodzą z Królewca. I właśnie jak się o tym dowiedziałem, to go również studiowałem. Porównywałem go z naszym zielnikiem. Napisałem też na ten temat artykuł naukowy, ale praca nad tymi dwoma zielnikami była dla mnie tak ciekawa, że sobie może pomyślałem, że napiszę także artykuły popularno-naukowe o tych zielnikach, ogólnie o botanice, o zielnikach, a także o tym fascynującym zielniku Helbinga, który jeszcze miał w sobie może więcej sztuki niż nauki. Bo rzeczywiście Helbing żył w tym okresie, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z takim po prostu przełomem. To był XVIII wiek, czyli wtedy jeszcze wiek również Linneusza, który dokonał tego istotnego przełomu w systematyce. Przed Linneuszem był inny badacz, Tournefort. No i właśnie Helbing w pewnym momencie przerzucił się z takiego systemu przed Tournefortem na system właśnie Tournefort'a, który właśnie zszedł w tę stronę, w którą dalej poszedł Linneusz. Czyli klasyfikowania roślin na podstawie ich właściwości, na podstawie ich formy życiowej. I właśnie te dwa zielniki, które mamy w Warszawie, jeden u nas, drugi w Bibliotece Narodowej, pokazują tę przemianę. Ten zielnik w Bibliotece Narodowej jest zielnikiem, gdzie rośliny są traktowane bardziej pod kątem użytkowym. Co one nam dają? A przy tym on jest bardzo piękny, z pięknie oprawiony w skórę, z obrazkami inspirowanymi przemianami Owidiusza. Natomiast nasz dzielnik już nie jest tak piękny pod kątem artystycznym, ale on już jest takim dzielnikiem naukowym. I ten moment historii nauki, historii botaniki jest fascynujący i do niego właśnie nawiązywałem w tych moich artykułach. Mhm. Czyli to tak brzmi, bo to było już nieco bardziej jako hobby traktowane, że nawet w ramach wolnego czasu będzie pan poświęca się tej botanice, poświęca się nauce? Jak wspominałem, Jak jest się badaczem, jak jest się naukowcem, to nie ma granicy pomiędzy naszą pracą a naszym życiem prywatnym, pomiędzy tym, co robimy jako badacze, a naszym hobby. Moim ulubionym sposobem na spędzanie wakacji jest na przykład pójść w góry
albo gdzieś wyjechać w ciekawe, w ciekawe miejsca i patrzeć, co tam rośnie, co tam żyje i po prostu tym się zachwycać. Już po prostu dla samego zachwytu. Jest tak, że słyszałem kiedyś taką opinię, jak rozmawiałem z takimi różnymi osobami i one dowiedziały się, że jestem badaczem, naukowcem. Tak, a wy naukowcy, wy już się nie potraficie zachwycać kwiatami, bo jak patrzycie na kwiat, to już nie jest to dla was kwiat, tylko obiekt badawczy. Tylko obiekt badawczy, albo są to słupki, pręciki, kielich, korona i tak dalej. Wy byście chcieli wszystko pociąć, zanalizować i tak dalej. Nie potraficie tym już na to patrzeć na, jako na piękny obiekt. Jest to zdecydowanie błędne twierdzenie. Ponieważ ja zawsze uważam, że wiedza o danym obiekcie potrafi nam widzieć w nim znacznie więcej piękna niż wiedza laika. Ponieważ patrząc na kwiat, ja dalej nim się zachwycam barwą, kształtem, ale jednocześnie wiem, jak to funkcjonuje. Jak patrzę na fascynujący kwiat storczyka, a storczyki mają absolutnie przepiękne kwiaty, ale storczyki mają również jeszcze bardziej fascynującą biologię zapylania. I właśnie patrząc na te kwiaty, widzimy nie tylko ich kształt i barwę, ale na przykład widzimy, że są to kwiaty pułapkowe, że są to kwiaty, które zwabiają owady w przedziwny czasami sposób, nawet często oszukując, na przykład udając samice niektórych owadów, żeby zwabić samce. Kwiaty? Tak. Tak, kwiaty. Perfidia w cudzysłowie, bo oczywiście nie można tutaj takich uczuć przypisywać roślinom, ale można powiedzieć, że perfidia zapylania storczyków absolutnie przekracza wszystkie inne perfidie w świecie organizmów żywych. U nas jest w ogóle przedmiot cały odnośnie biologii storczyków na Wydziale Biologii, więc faktycznie tutaj myślę, że to dobra zachęta, żeby na ten przedmiot się wybrać. Zdecydowanie. Ale poruszyliśmy temat hobby i chciałam zapytać, czy pan dziekan, bo tutaj już wspomnieliśmy obowiązków bardzo dużo, po pierwsze właśnie bycie dziekanem teraz, od niedawna, bycie dydaktykiem, bycie nauczycielem akademickim, bycie naukowcem, w jaki sposób pan dziekan to łączy? Czy to da się jeszcze gdzieś znaleźć ten czas na odpoczynek i na hobby właśnie, czy już nie za bardzo? Zgodnie z prawdą to na razie bym musiał powiedzieć, że nie za bardzo. Ale to po części oczywiście jest związane z tym, że moje pierwsze pół roku dziekanowania przypadło na bardzo trudny okres, czyli na okres pandemii i wszyscy tu na uczelni borykamy się z tym, z ograniczeniami w pracy badawczej, z bardzo dużym wysiłkiem, który musimy włożyć w przygotowanie dydaktyki. Także no, na razie dosyć trudno przychodzi mi łączenie mojej pracy zawodowej, moich obowiązków dziekańskich i żeby w tym znaleźć jeszcze jakiś wolny czas na jakieś pozabiologiczne, nazwał fascynacje. Ale tak, no, oprócz tego, że moim ulubionym zajęciem na urlopie jest także poszukiwanie fascynujących obiektów biologicznych. Nie tylko roślin, ale także zwierząt. No to mam swoje jeszcze pasje, jak na przykład muzyka dawna. A gra pan dziekan na jakimś instrumencie? Nie. Słuchanie głównie? Nie, tak, oczywiście zdecydowanie. Albo na przykład jazda na rowerze, wycieczki rowerowe, zwiedzanie, historia, sztuka. A wycieczki głównie po mieście? Czy właśnie lasy jakieś? Bardzo różne. Takie oczywiście zwiedzanie miast na rowerze, no to także jest fascynujące. Czasami znacznie ciekawsze niż innymi środkami komunikacji, ale oczywiście przyroda, natura, krajobraz, zdecydowanie tak. Mhm.
Panie dziekanie, to tak na koniec chciałam tutaj zapytać, myśląc może o studentach pierwszych lat studiów, czy też licealistach, którzy w uczniach szkół średnich, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów i zastanawiają się, czy może Wydział Biologii to jest ten wydział, na którym warto studiować. Chciałam podpytać, co na przykład można robić w zakładach, które zajmują się czy to właśnie botaniką, czy ewolucją. Czy pan dziekan mógłby nam przybliżyć, jakie mniej więcej badania, jakie tematy są poruszane właśnie na Wydziale Biologii z botaniki i ewolucji? Z botaniki i ewolucji, no mogę powiedzieć trochę więcej, jakie kierunki są reprezentowane w naszym Instytucie Biologii Ewolucyjnej. I rzeczywiście bardzo różne, bo na przykład w naszym instytucie można być paleontologiem. Mamy grupę zajmującą się paleontologią, czyli jeśli kogoś fascynuje odkrywanie organizmów żyjących dawniej, no to serdecznie zapraszamy. Ja zajmuję się systematyką roślin razem z moimi współpracownikami, ale w zasadzie w tej chwili bardziej skręcamy w tę stronę, o której mówiłem wcześniej, że w końcu możemy zajmować się ewolucją roślin. To znaczy, że mamy nasze drzewa filogenetyczne i możemy na nich analizować ewolucję poszczególnych cech. Czyli oczywiście to się wiąże z badaniem roślin, prawda? No na przykład badaniem budowy ich drewna, albo badaniem cech kwiatostanów, a potem z wykorzystaniem drzewa filogenetycznego właśnie takie analizy, jak to prawdopodobnie się w toku ewolucji zmieniało. Ale mamy także grupę zajmującą się grzybami. Tu są czasem po prostu badania terenowe, poszukiwanie różnych gatunków grzybów, ale także badania ewolucyjne, prawda? Czyli opisywanie ich różnorodności morfologicznej, genetycznej, szacowanie na podstawie sekwencji DNA, do których grup one należą. A w wypadku grzybów to nie jest takie łatwe, zwłaszcza jeśli wchodzimy w grzyby mikroskopowe, prawda? Mikroskopijne, te, które właśnie badamy pod mikroskopem. No i w końcu mamy grupę zajmującą się glonami, czyli, ale też właśnie organizmami mikroskopowymi, głównie klejnotkami, czyli eugleninami. I także właśnie te organizmy są badane pod kątem różnorodności genetycznej, ich pokrewieństw ewolucyjnych, a także na przykład ewolucji genomów. Czyli jeśli chodzi o badania ewolucyjne, to każdy sobie znajdzie coś ciekawego, począwszy od takiej biologii molekularnej i takiej rzeczywiście zajmującej się analizą genomu i tego, co w nim się zmienia w trakcie ewolucji, po tradycyjne badania roślin, zwierząt i paleontologii. Dobrze, panie dziekanie, bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za poświęcony czas, bo rozumiem, że niełatwo znaleźć tyle czasu, podczas gdy jesteście dziekanem i właśnie prowadzi się zajęcia i prowadzi swoje własne badania naukowe, więc bardzo dziękuję. Dziękujemy też Państwu i mamy nadzieję do zobaczenia podczas następnego filmu z serii Oko w Oko. Dziękuję, panie dziekanie. Dziękuję bardzo.